Witamy wszystkich z konferencji ASH z San Diego. Jest z nami profesor Jakub Owiak z Uniwersytetu z Chicago. Witamy panie profesorze, bardzo miło nam, że możemy się tutaj zobaczyć. No, w pana stronach można powiedzieć. No, poniekąd tak, mieszkam w Chicago, ale tu pod blisko San Diego w Los Angeles mieszka mój syn z rodziną. Także jak jest okazja, to w tę stronę zjeżdżam. Tym razem się z nimi nie zobaczę, bo przyjeżdża do nas, ale to rzeczywiście moje strony. Poniekąd. Dla nas to pierwszy raz. Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że możemy wziąć udział w takiej konferencji. Dużo tutaj się mówi o tych wszystkich trendach, o tym, co się dzieje w hematologii, też w szpiczaku. I zastanawiamy się nad tym, jak to wygląda z pana perspektywy. Czy ta przyszłość pacjentów za 5-10 lat rzeczywiście będzie lepsza? Czy ten szpiczak będzie wyleczalną chorobą? Uleczalną? Mam krótką odpowiedź i potem ją rozszerzę. I bardzo tak zdecydowanie odpowiem, tak, robimy postępy, tak, za 5-10 lat będzie jeszcze lepiej niż jest teraz, a już jest dobrze. Tak, szpiczak może być ogłoszony oficjalnie jako choroba wyleczalna. Ja przypuszczam, że w tej chwili udaje nam się osiągnąć, jeśli nie udokumentowane wyleczenie, bo nie ma jeszcze takiego dokumentu udokumentowania definitywnego, ale powiedzmy taki funkcjonalny wyleczenie, jak my to nazywamy, functional cure po angielsku, jest osiągalny prawdopodobnie tak według moich ocen w tych lepszych strategiach leczenia u około 20-30% pacjentów. To jest mało, a dużo, zależy jak na to spojrzeć. A jeżeli do tego dołączymy, że pierwsze nawroty choroby w tym momencie u większości pacjentów zaczynają się pojawiać dopiero po około 5-6 latach, czyli pacjenci są po początkowym leczeniu w dobrej remisji, często w kompletnej remisji, często ze świadomością, że może są oni tymi jednymi z może wyleczonych, na albo kuracji podtrzymującej, albo nawet po przestaniu tej kuracji podtrzymującej i po prostu na obserwacji. Także to jest taka generalna odpowiedź na to bardzo ważne pytanie. Ale ciągle robimy postęp i możemy po kolei o tym opowiedzieć, gdzie ten postęp jest teraz i jak on szybko dojdzie, szczególnie do pacjentów w Polsce, z czego sobie zdaję sprawę, jest zawsze, powiedzmy, takie wrażenie, że może to jest trochę później niż u nas, czy w innych krajach, ale myślę, że ta, po pierwsze, że ta granica różnicy tych osiągnięć, które mamy w tej chwili, się zaciera z różnych powodów, a po drugie, no, ten aż szczególnie, ja myślę, jest niezwykle ważny. Ja myślę, ten rok w ogóle jest ważny ze względu na parę bardzo ważnych badań, które zostały tutaj przedstawione. I bym tak bardzo krótko powiedział, że na tym zjeździe są dwa bardzo ważne badania kliniczne zgłoszone i w bardzo szczególny sposób wyróżnione. Wczoraj usłyszeliśmy w plenary session, to wyróżnione są na plenary session najlepsze abstrakty z kilkuset czy kilku tysięcy zgłoszonych i potem przyjętych na ten zjazd. I było badanie IKEA, które zrobione było przy udziale europejskich badaczy, w tym również z Polski. Organizacja, która to organizowała, nazywa się EMN, czyli Europejskie Myeloma Network, European Myeloma Network, a badanie było częściowo finansowane przez firmę Sanofi, ale to, co pokazane zostało na tym wystąpieniu, że dodanie przeciwciała, które jest może mniej w tym momencie znane niż przeciwciało, które używamy już w nowo diagnozowanym szpiczaku, czyli daratumumab, a w tym badaniu oni użyli isatuximab, to jest też przeciwciało przeciwko CD38 i w połączeniu z KRD i transplantem i wydłużonym leczeniem, co ja od dawna promowałem jako właściwą strategię leczenia, pokazali tak fantastyczne rezultaty,
Badanie było randomizowane, w drugiej grupie randomizowanej nie było tego przeciwciała, tylko było KRD, transplant i wydłużone KRD. I takie primary endpoint, jak to mówimy po angielsku, czyli ten podstawowy wynik z tego badania było podwyższone ilość negatywnego MRD po 12 miesiącach, po konsolidacji mniej więcej 12 miesiącach od początku leczenia. I to było niezwykle ważne, bo po raz pierwszy badanie z KRD randomizowane pokazało, że można uzyskać lepsze wyniki. Także to jest niezwykle ważna część tego badania, ale to, co jest jak gdyby taką pod tekstem, albo właściwie drugą część, ważnym elementem tych wyników, to, że oni pokazali, że te wysokie procenty choroby niemierzalnej, MRD, negativity, w najwyższej czułości 10 do minus 6, było uzyskane w taki sam sposób dla wszystkich pacjentów, zarówno tych z dobrym ryzykiem, jak i z wysokimi czynnikami ryzyka, włączając to pacjentów, którzy mają dwa czynniki ryzyka. 70 i ponad 70% w niektórych grupach pacjentów miało MRD negativity, co na takim poziomie nie było wcześniej w tej grupie pacjentów nigdy podawane. Także mamy jak gdyby dwa szczególne, żeby to podsumować, to badanie, ważne komponenty tego badania, to, że kombinacja KRD i przeciwciała przeciwko CD38, w tym wypadku izatuximab, może to ma znaczenie, że właśnie izatuximab i transplant, i wydłużone leczenie po transplancie z tym kwadrupletem, jak my mówimy, generuje fantastyczne wyniki, jeśli chodzi o głębokość odpowiedzi. A oprócz tego, że te wyniki są dobre dla wszystkich grup, włączając to czynniki pacjentów z wysokimi czynnikami ryzyka. To badanie jeszcze jest na tyle wcześnie, bo ponad około 2 lata tylko jest follow-up, także nie widzieliśmy i nie pokazali jeszcze PFS, krzyw time to progresji. One będą pokazane później, ale to nie były podstawowe, they were not primary endpoints, I have to say in English. To były, one są jako secondary endpoints. The primary endpoint was MET, czyli to MRD było, i FDA się zgodziło, i europejskie agencje się zgodziły, że można uznać wyższość tego kwadrupletu w tej kombinacji, porównując to z grupą kontrolną na podstawie tylko samego MRD. To pierwszy raz tak jest. I zobaczymy, jak PFS będzie w przyszłości. Także to jest pierwsze badanie, a w ogóle to jest nie koniec, bo jutro w Late Breaking Abstract bardzo podobne i może bardziej kompletne, bo mamy pełne wyniki, włączając to z krzywymi Kaplan-Meier, badanie Perseus, również wykonywane przez europejskich badaczy z grupy EMN, European Myeloma Network, posponsorowane przez Janssen. Wiemy z tych abstraktów i z tego, co nam ludzie mówią, jest pozytywnym badaniem. I w tym badaniu bardzo podobny schemat, z tą tylko różnicą, że nie KRD, a RVD, czyli Revlimid Bortezom i Dexamethason, jest jak gdyby takim rdzeniem tego leczenia, a do tego dołączony jest daratumumab, przeciwciało też przeciwko CD38. Jedna grupa otrzymuje to przed transplantem, potem jest transplant, potem po transplancie jako konsolidacja i potem wydłużone maintenance dara RD, tam jest druga randomizacja, ale na razie pominijmy. Kontrolna grupa nie ma przeciwciała i oni już wiemy z abstraktu, pokazują pozytywne wyniki dla PFS, dla Progression Free Survival, czyli jak gdyby tej uznanej miary wyższości jednego schematu leczenia wobec drugiego. I to jest wielka rzecz na cały świat. W Stanach na podstawie badania Griffin od pewnego czasu my już używamy ten schemat i w większości firmy ubezpieczeniowe nam to refundują.
Wiem, że w niektórych krajach w Europie również. Słyszę, że w Polsce bez transplantu również to jest możliwe do pewnego momentu leczenia, ale ja myślę, że na podstawie wyników badania Perseus nie mam najmniejszych wątpliwości, że regulacyjne firmy w różnych krajach w Europejskiej Unii, w Stanach Zjednoczonych zaaprobują ten schemat jako obecne leczenie jako uznane jako standard, jako pierwszy wynik. W tej chwili w naszych amerykańskich guidelines pierwszym wyborem jest RVD bez przeciwciał, a myślę, że na podstawie badania Perseusa, że nie jestem w stanie przewidzieć na 100%, ale byłbym zdziwiony, gdyby FDA i europejskie firmy nie zaakceptowały tego schematu leczenia jako schemat do początkowego leczenia szpiczaka i przypuszczam, że po kolei we wszystkich krajach to leczenie będzie refundowane. A wyniki z tego ja jeszcze nie mogę powiedzieć, ja już ich widziałem, no są po prostu fantastyczne. Po 4 latach tak wielu pacjentów jest ciągle w remisji, że to po prostu jest coś, o czym marzyliśmy od dawna. Przypuszczam, że w grupie ludzi z tym poziomem odpowiedzi i długości odpowiedzi będą pacjenci, którzy są wyleczeni i przypuszczam, że w jakimś tam najbliższym czasie, mam nadzieję, że bliżej niż później, również w Polsce to będzie po pierwsze zaaprobowane, po drugie, co ważniejsze dla pacjentów, refundowane schemat leczenia. I ja tego sobie tylko życzę. W obu badaniach mój ośrodek nie brał udziału, ale muszę z dumą powiedzieć, że jesteśmy jak gdyby częścią budowania podwalin pod robienie tych badań w jednego i drugiego. KRD, ten schemat, tyle że tutaj z przeciwciałem izatuximab, wykorzystał wiedzę z badań, które mój ośrodek, profesor Dittfeld współpracował ze mną w badaniach, dr Kubicki, który jest w tej chwili ze mną w moim ośrodku, a jest z ośrodka profesor Gili i doktora profesora Dittfelda, pracowali ze mną na obu badaniach już opublikowanych z KRD, które dały podwaliny tego, jak używać ten schemat. I szczególnie, że długość leczenia jest ważna, że jest ważne, żeby użyć przed i po transplancie i że to daje najlepsze wyniki. I teraz po prostu zostało pokazane, że używając tego schematu dodanie przeciwciała zrobiło różnicę. DARVD, byłem częścią Griffin Trial, także jak gdyby czuję się, że przyłożyłem również do tego rękę wcześniej do RVD. Także my, jako badacze polskiego pochodzenia, ja już teraz w Stanach, ale również moi współpracownicy z Polski, o których wspominałem, jak gdyby bierzemy w tym udział i popychamy to, co się może, powiedzmy, przybliżać wyleczenie szpiczaka do przodu i że na pewno to robimy szerokimi siłami, ale tak jak ten mój komentarz to, mam nadzieję, podkreśla, że my nie jesteśmy tylko odbiorcami tego, co w tym momencie się pojawia w tych najlepszych doniesieniach, ale jak gdyby częścią tego wszystkiego, co do tego momentu doprowadziło. Wiem, że dosyć to długo odpowiedziałem na Pani pytanie, ale ja myślę, że taki aż z takim wyróżnieniem dwóch szpiczakowych badań ostatni raz był nie wiem ile lat, 15-20 lat temu, że mamy Late Breaking Abstract i Plenary Session, dwa ważne badania szpiczakowe i to nie koniec, bo na ASCO parę miesięcy temu również były bardzo ważne wyniki z ILO KRD. Także dużo się dzieje, a jak będzie jeszcze okazja, to mogę powiedzieć, co myśmy jeszcze do tego dodatkowo tutaj zgłosili. Mamy bardzo ważne również powody do dumy z polskiego punktu widzenia, dlatego że jesteśmy bardzo widoczni tutaj, poza tymi dwoma badaniami, na tym ASZ-u i jest bardzo ważna część polskiego tutaj współdziałania w tym wszystkim, o czym mogę za chwilę powiedzieć. Tak, my się bardzo cieszymy. Może zrobię przerwę na dalsze pytania, żeby powiedzmy dać Pani okazję, żeby
no, polscy słuchacze usłyszeli, co oni najbardziej potrzebują. Jasne, oczywiście, oczywiście. My się bardzo cieszymy właśnie, że te standardy coraz bardziej się wyrównują i idą w Polsce też do strony tych standardów globalnych. I to jest bardzo, bardzo istotna informacja. Cieszymy się, że właśnie te standardy coraz bardziej się wyrównują, że w Polsce też to leczenie jest na coraz wyższym poziomie i musimy powiedzieć, że w Polsce też mamy świetnych ekspertów. I tutaj właśnie u Pana w Uniwersytecie również jest nasz ekspert z Polski, Tadeusz Kubicki. Chyba też kilka słów byśmy może powiedzieli o tym, co właśnie było prezentowane i skąd tutaj właśnie Tadeusz wziął się z tym właśnie konkretną prezentacją. Tak, i jak najbardziej. I ja muszę powiedzieć, że od mojego pierwszego przyjazdu do Polski po moim wyjeździe do Stanów, kiedy byłem zaproszony na jeden z pierwszych dla mnie zjazdów Polskiego Towarzystwa Transplantologii i Transfuzjologii, kiedy miałem mój pierwszy polski wykład po polsku, przedstawiono mnie między innymi profesorowi Kopalnickiemu i wtedy poznałem i ściągnąłem do mnie teraz 13-14 lat temu doktora Dittfelda na taki postdoctoral fellowship i tutaj zaczęliśmy naszą nie tylko słowną, ale konkretną współpracę, która jest bardzo owocna. I muszę powiedzieć, że dla mnie to był taki moment ważny tutaj, żeby to powiedzieć i oddać honor i uznanie profesorowi Skotnickiemu w tym czasie, bo bardzo była taka szczera i dobra i pozytywna rozmowa i on mi powiedział coś bardzo ważnego, że kiedyś dostałem wykształcenie w Polsce, jestem absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu, teraz Uniwersytet Medyczny Poznański, ale po zdobyciu doktoratu wyjechałem do Stanów i od tego czasu jestem w Stanach. Nawet nie byłem jeszcze onkologiem, jak wyjechałem. I on powiedział taką bardzo ważną rzecz, co zresztą mi od pewnego czasu po głowie chodziło, że może czas, żeby zrobić kółeczko i zacząć oddawać. I to spowodowało, że moje plany wtedy bardzo takie jeszcze nie sfinalizowane się zaczęły realizować. Profesor Kamański przedstawił mnie doktorowi Dittfeldowi i to była... Ja dużo ludzi zatrudniałem, ale muszę powiedzieć, że po pierwszych dwóch zdaniach rozmowy z profesorem Dittfeldem wiedziałem, że ja muszę w tej rozmowie zrobić wszystko, żeby on przyjechał do Stanów, bo widziałem wartość i umiejętności, które tam się wtedy dopiero objawiały i drzemały i z tego, co on z nami i potem sam osiągnął, to jest tylko dowód, że nie miałem najmniejszych, że nie pomyliłem się w najmniejszym stopniu. Z nim wspólnie zrobiliśmy parę rzeczy, ale między innymi udało nam się w ostatnich latach stworzyć coś, co kiedyś profesor Richardson, bardzo uznana postać, powiedział mi, że to niemożliwe, żeby to się udało, bo on próbował i on nie dał rady w kolaboracji z Francuzami. Ja w kolaboracji z Polakami, a jak powiem ja, to mówię University of Chicago, zrobiliśmy dwa badania randomizowane. Jedno Atlas, które w tym roku opublikowaliśmy w Lancet Oncology. Profesor Dittfeld jest pierwszym autorem na tym badaniu. To jest po transplancie leczenie podtrzymujące KRD. To była nowością w porównaniu ze standardem Revlimidem. A drugie badanie fazy trzeciej, oba fazy trzeciej COBRA, tym razem ewaluujące KRD w porównaniu z RWD. Bardzo ważne, dlatego że nie mamy tego dowodu, że KRD jest lepsze niż RWD i to robimy. Kończymy nabór, powinniśmy skończyć za parę tygodni. Prawdopodobnie zostało nam 20 kilku pacjentów. Do wszystkich, którzy słyszą to, proszę zgłaszać się do ośrodków, które są otwarte. A kto to robi w Polsce? To robi grupa ludzi, wspaniałych szpiczakowców, którzy są zrzeszeni. I tu profesor Robak kiedyś nam nie tylko dał zielone światło, ale pomógł się następnej generacji doktora Dittfelda, Genopolosa, Jamroziaka i innych zorganizować w polskie Polish Myeloma Consortium, polskie konsorcjum szpiczakowe. Ten nabór do obu tych badań jest robiony w większości przez polskich badaczy do Atlasu i do Kobry. I dlatego to jest tak dla nas ważne, że robimy badanie światowe, bo to jest badanie randomizowane. Wyniki są w najlepszych, jak do tej pory Lancet Oncology jest jednym z trzech najlepszych. Także nie mamy się czego nie tylko wstydzić, ale jesteśmy bardzo dumni z tego.
I tu dochodzę do Pani pytania, bardzo długą wstępem, ale było to ważne, bo mam okazję podzielić się rzeczami, które mogą moi polscy koledzy i słuchacze nie wiedzieć. Na tym zjeździe mamy trzy ważne abstrakty z badania Atlas. To są takie jak gdyby wtórne dodatkowe analizy. I wszystkie trzy te abstrakty zostały zaakceptowane i pierwszym autorem w tych abstraktach jest dr Kubicki, który jest wychowankiem zespołu profesor Gill. Dr Dittfeld był jego mentorem, właśnie niedawno obronił swoją pracę doktorską i od półtora, trochę więcej niż od roku jest ze mną w moim zespole i jest bardzo ważnym elementem po profesorze Dittfeldzie teraz tego, że to, co my jako ośrodek amerykański, University of Chicago i polskie ośrodki Polish Myeloma Consortium robimy, jest wzmocnione nową krwią, że tak powiem, młodym, bo jest świeżo upieczonym doktorem, PhD i bardzo zdolnym człowiekiem. A dlaczego to mówię z tym takim wstępem? Bo coś, czego nie najgorszej, myślę, mojej karierze mi się nigdy nie udało, na tym ASZ-u co roku jest taka specjalna sesja, nazywa się IMWG Breakfast at ASZ. Zawsze w sobotę o 6:30 rano. To jest kompletnie bez sensu, szalony można by czas. Powiedzieć. Szalony czas i to jeszcze ze zmianami czasowymi. Tak. Wszyscy są w środku nocy i wtedy wyróżnionych przez IMWG 5 lub 6 abstraktów jest prezentowanych jako przedprezentacyjne podzielenie się z najlepszymi ludźmi w środowisku szpiczakowym, co te abstrakty pokażą już w formalnej prezentacji na formalnej sesji. I jednym z tych abstraktów wyróżnionych w tym roku był abstrakt z doktorem Kubickim jako pierwszym autorem, w którym relacjonuje wyniki analizy z badania Atlas, które jest opublikowane, pokazujące, że użycie mass spectrometry u pacjentów po transplancie jest nie tylko możliwe, ale daje dodatkowe informacje prognostyczne, którzy pacjenci będą mieli zwiększoną szansę na bycia w remisji po 4 i więcej latach, ponad to, co mamy z dotychczasowych, nawet bardzo już czułych metod, takich jak badanie MRD, Minimal Residual Disease, ze szpiku. Ma kilka aspektów, ale uznanie tego abstraktu i znaczenia tych wyników przez naszych kolegów, peers, jakby to mówimy, dla nas miało bardzo duże znaczenie poprzez to, że to było w większości polskimi rękami zrobione, polskimi ośrodkami i z polskim badaczem, profesorem Kubickim. Dr. Dittfeld jest drugim autorem. Chcieliśmy młodej generacji dać szansę i zresztą zasłużoną na to, żeby pokazać nowe twarze polskiego środowiska szpiczakowego w bardzo ważnych doniesieniach na takim poziomie światowym, jak jest ASZ. To brzmi świetnie i jesteśmy bardzo dumni z doktora Kubickiego. Mieliśmy też okazję wczoraj z nim rozmawiać. Doktor Kubicki planuje powrót do Polski. A kiedy pana będziemy mogli w Polsce zobaczyć? No ja przyjeżdżam do Polski. Mam praktycznie poza moimi dziećmi, ich rodzinami, całą rodzinę w Polsce. I jestem prawie co roku z takich czy innych powodów. Wcześniej rozmawialiśmy, że jeśli będą zaproszenia, to ja zrobię wszystko, żeby znaleźć czas i żeby przyjechać, żeby podzielić się na, powiedzmy, nieformalnych spotkaniach, czy bardziej formalnie, żeby w jakiejś sesji naukowej powiedzieć moją perspektywę, moje, powiedzmy, rady, moje, powiedzmy, plany, dlatego że my z tego wszystkiego, co opowiadamy, nie chcemy na tym skończyć. Chcemy, żeby z udziałem polskich, teraz już uznanych na arenie światowej badaczy, i to nie są wszyscy tych, których ja wymieniłem, to tylko jest część śmietanki naszego środowiska, które poczuło siłę swojej własnej możliwości,
i dokonania, które mamy, myślę, że dodadzą więcej, powiedzmy, skrzydeł, żeby sobie to dalej rozwijali ze mną czy beze mnie. Myślę, że już mogą wprowadzić, a będę chciał jeszcze tam się dołączyć, żeby być częścią tego wszystkiego i zobaczyć, jak oni dalej fruną, ale mamy 2 czy 3 projekty, które zgłosiliśmy do Jemenu, do różnych firm farmaceutycznych. Przynajmniej 1 lub 2 wkrótce będziemy mówili powszechnie, co nowego będziemy robili, bo to, że te badania Atlas i Cobra się udały, to jest jedna rzecz, a nie chcemy na tym skończyć. Chcemy dalej pomagać polskim pacjentom, światowej nauce, której my jesteśmy teraz częścią. To czekamy, żeby na tych skrzydłach jak najszybciej Pan przyleciał do Polski, a w międzyczasie może takie specjalne pozdrowienia dla naszych pacjentów, którzy są na pewno tutaj pana fanami. Jakieś parę słów do kamery, do naszych pacjentów z pozdrowieniami na naszą konferencję. Jestem bardzo blisko z tym, co się dzieje w Polsce. To jest bardzo dziwne. Jestem już w Stanach od 1985 roku, także to już jest prawie 40 lat, ale jak zacząłem się pojawiać na różne okazje w Polsce, poznałem pacjentów bezpośrednio. Siedzimy tutaj dzisiaj razem, jednym z nich i w czasie tych spotkań z pacjentami zobaczyłem, że powiedzmy ambicja i cele takie naukowe, ogólne i polskich badaczy to jest jedna rzecz, ale jak gdyby pojawił się, tu jest takie amerykańskie określenie win-win sytuacja, że mamy możliwość, mieliśmy możliwość i będziemy mieli możliwość robienia badań, które popychają nasze rozumienie, jak należy bardzo efektywnie leczyć szpiczaka przy udziale polskich badaczy, a przy okazji nasi pacjenci w Polsce mają możliwość dostania leczenia, które przedtem nie było dostępne w ramach badania klinicznego i przybliżyć poprzez swoje własne poświęcenie i odwagę to leczenie do zaaprobowania tych leczeń później do tych pacjentów, którzy nie są włączeni w te badania. I ja myślę, że ten taki program, który właśnie tak zaczęliśmy tymi 2 i następnymi może badaniami będziemy kontynuowali, jest fajnym przykładem tego, co można uzyskać, że możemy popychać do następnych etapów naukę, a zwiększać możliwości rozwoju polskich badaczy, a przede wszystkim pomóc naszym pacjentom. I to jest najważniejsze. Tak, bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że wciąż działamy ramię w ramię, tak, bo i pacjenci, i lekarze, praktycy, eksperci, myślę, że wszyscy dokładamy swoje cegiełki do tego, po to, żeby ta nasza budowla zwana medycyną w Polsce była coraz bliżej do tych światowych standardów. Także bardzo dziękujemy za spędzony czas. Ja dziękuję, ale tak, żeby może jeszcze bardziej tu osadzić w realiach konkretnego pacjenta. Chciałem do tych pacjentów, z którymi miałem okazję się spotkać osobiście. Jeden z nich jest w tej chwili leczony u nas i myślę, że tu nie zmieniam nic, jeśli chodzi o prywatność tego. Są możliwości, słyszę od moich członków rodziny, czy od znajomych, tu jest taki nowy pacjent i wiele tych historii znam, także do tych wszystkich pacjentów, do których tam w taki czy inny sposób mogłem się przyczynić, że uzyskali lepsze leczenie albo dobre leczenie. Moje serdeczne pozdrowienia i życzenia długiego okresu remisji, braku nawrotów i przeżycia do momentu, w którym mamy definitywne wyniki takie, które dadzą nam leczenie. Nie poruszyliśmy dzisiaj immunoterapii, kartów, w tym Polacy są też mocni z pharmaceutical companies, ale to wszystko idzie do Polski, dla naszych pacjentów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy.